Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress, baby, got me feeling like a mess, baby. Dzień dobry, kochani. My już jesteśmy na lotnisku, przeszliśmy wszystkie odprawy. No i mamy jeszcze chwilę czasu do odlotu, więc idę na małe, szybkie zakupy. Idę też odwiedzić mojego znajomego, który tutaj pracuje. No i zobaczymy, co uda mi się znaleźć. W sumie to mam plan, wiem co chcę, to co zawsze kupuję, ale kto wie, jak to kobiety. No i słuchajcie, lecimy do Neapolu. Nadszedł ten moment, żeby wreszcie wsiąść w samolot i wylecieć na święta. Trochę stresu jest, ale mam nadzieję, że szybko wszystko gładko pójdzie. Zanim jeszcze przyjdzie nasza kawa, pokażę wam, co kupiłam. I jak zawsze, tak jak wspominałam, błyszczyk marki Chanel. Zawsze biorę je na lotnisku. Tym razem wzięłam odcień 726. Już wam pokazuję. Dla mnie będzie. I to jest błyszczyk, który ja wybrałam tym razem. Taki piękny, mleczny kolor z nowej kolekcji. A jeszcze, słuchajcie, dostałam taką miniaturkę perfum Versace Yellow Diamond i miniaturkę zapachu Dolce & Gabbana Light Blue. Czas na kawę. Dolecieliśmy! Ale jak tu zimno! Jeśli ktoś powie, że we Włoszech jest ciepło o tej porze, to się bardzo grubo myli. Idziemy teraz do samochodu i jedziemy do domku. Dzień dobry, Napoli! Max się zatrzymał. Słuchajcie, wyszliśmy właśnie z domu. Jest dosyć wczesna godzina, ale jedziemy teraz po tatę, po teścia i musimy załatwić kilka ważnych spraw. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj słoneczko jest całkiem ładne. Niestety jest też bardzo zimno, bo tylko i wyłącznie 2 stopnie. Więc zapowiada się dosyć przyjemna, ale też... Co się stało? Dosyć przyjemny poranek, zimny poranek, słoneczny. No i tak jak mówię... O, nie widać mnie. No i tak jak mówię, mamy tutaj... Bo ja spytałem na tym, tak, chlebek za mną. No. Jaki chleb był piękny. Także słuchajcie, jedziemy po teścia, jedziemy załatwić na sam początek wszystkie najważniejsze sprawy, a później zabieramy się za nasze sprawy, czyli myślę, że po południu podjedziemy gdzieś bliżej centrum, zobaczymy jak to wszystko wygląda. No ale tak jak obiecałam, będę wam nagrywać, będę wam relacjonować co i jak. Także spodziewajcie się włoskiej atmosfery. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, you go. Pewnie nie za bardzo mnie teraz tutaj widać, ale słuchajcie, no nie mam jak inaczej się ustawić. Byliśmy już na cmentarzu u teściowej. O, teraz widać, dobrze. O, zobaczcie jak fajnie, gwiazdy betlejemskie. Także byliśmy już na cmentarzu, załatwiliśmy wszystkie najważniejsze rzeczy z teściem, chociaż nie udało nam się podjechać do lekarza, bo już wyszedł. I teraz jedziemy na chwilę jeszcze tutaj na taką jedną ulicę, która znajduje się niedaleko domu. Jest tam parę sklepów, zobaczymy czy uda nam się dojechać, bo dzisiaj są ogromne korki, a potem wracamy na obiadek. Tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Ooh.
Tak przy okazji jeszcze wam pokażę, zobaczcie, tutaj prawie na każdym rogu znajdują się takie automaty, w których można kupić sobie takie malutkie opakowania papierosów. Wrzucacie monetę i dostajecie papierosy. To taka ciekawostka. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there. And we might be lost but not forever. Ora è curato, quando si è arrivato. E che sti c'è rimasto, frate? Ma non si cade. A, pycha! Grillowane kasztany. No, weź jednego dla mnie. Obierz. Dobre? Za bardzo przypalone. Co ty mi pomyśleliś? Bardzo dobrze. Dziękuję. Dzisiaj żegnam się z wami wieczorową porą. Jesteśmy teraz w jednym z najpiękniejszych miejsc tutaj w Neapolu, a dokładnie Via Petrarca. I za chwilę pokażę wam panoramę, widok na cały Neapol wieczorową porą. Tym samym żegnam się z wami i oczywiście zapraszam do kolejnych vlogów z naszego pobytu tutaj we Włoszech. Dziękuję wam, buziaki, pa! Say you're ridiculous, you're not even close. Don't wish for indifference, you're not one of those. We fall, but we always rise up through it all, we get a little wiser. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end, the end, the end. And if you ever wonder, there is nothing wrong with a little thunder. Things in life you simply need to know. About sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safe.